Kazuyoshi Funaki to bez wątpienia wielki zawodnik, który zapisał się na kartach historii skoków narciarskich. Mimo dużej ilości sukcesów na swoim koncie, brakowało mu tego najważniejszego – kryształowej kuli, która potwierdzała, jak mocny był dany zawodnik na przestrzeni całego sezonu. Ciekawe perypetie miał Japończyk również wtedy, gdy próbował zwyciężyć po raz pierwszy w turnieju czterech skoczni. W pewnym etapie swojej kariery miał szansę to zrobić nawet w sposób legendarny, ale coś zawiodło. Witam, z tej strony Wiktor z ekipy Podnarty i po długim rozbracie z tą serią powracam do kącika historycznego. Poważne skakanie na światowym poziomie Kazuyoshi Funaki rozpoczął w sezonie 1994-1995. Wtedy to znikąd wystrzelił z formą, wygrywając inauguracyjne zawody na średniej skoczni w Planicy. W drugim konkursie na średniej skakalnicy zajął szóstą lokatę. Potem nastąpiła przerwa od skakania w Pucharze Świata do końca grudnia. Zmagania w Predazzo i Courchevel odwołano z powodu braku śniegu, ale w tamtym czasie zdołano rozegrać zawody Pucharu Kontynentalnego w Lahti. Podczas tamtego weekendu Japończyk ponownie zaznaczył swoją dyspozycję, będąc drugim i pierwszym. Przyszedł czas na turniej czterech skoczni. W pierwszym konkursie w Oberstdorfie sensacyjnym zwycięzcą okazał się Reinhard Schwarzenberger, który co ciekawe pierwsze miejsce zajął w swoich debiutanckich zawodach. W czołówce było bardzo ciasno. Dziesiąty Funaki tracił do Schwarzenbergera zaledwie 11,2 punktu. Kolejnym przystankiem była stara Grosse Olympiaschanze w Garmisch. Tam bohater odcinka uplasował się na czwartej lokacie z wyraźną kilkunastopunktową stratą do zwycięzcy, Jane Ahonena. Podium uzupełnili drugi Andras Goldberger i trzeci Jani Soininen, a triumfator z Oberstdorfu Schwarzenberger był dopiero 24. Po dwóch konkursach turnieju Funaki znajdował się na trzecim miejscu w klasyfikacji, a prowadził wspomniany Ahonen. W Innsbrucku japoński stylista zdominował każdego. Okazał się najlepszy, wyprzedzając drugiego Goldbergera o aż 22,1 punktu, co pozwoliło mu odrobić straty z klasyfikacji. Inny rywal, czyli Jane Ahonen, był wtedy siódmy. Warto odnotować, że w Innsbrucku miał miejsce debiut Adama Małysza w głównym konkursie Pucharu Świata. Po trzech z czterech zawodów Kazuyoshi miał zaledwie punkt przewagi nad Goldbergerem w klasyfikacji turnieju. Wszystko miało rozstrzygnąć się na skoczni imienia Paula Ausleitnera w Bischofshofen. Funaki w pierwszej serii zasygnalizował, że jest w grze. 126,5 metra dawało drugie miejsce po pierwszej serii. Jednak na domiar złego dla Japończyka prowadził Goldberger. Zawodnik z kraju kwitnącej wiśni postawił wszystko na jedną kartę w drugiej serii. Niestety, zaznaczając telemark, upadł. Mimo najdłuższej odległości konkursu, 131,5 metra, wiedział, że ten upadek pozbawi go szans na wygranie turnieju czterech skoczni. Tak też się stało, bo Goldberger przypieczętował zwycięstwo w konkursie i w całych rozgrywkach, a Kazuyoshi w Bischofshofen uplasował się na ósmej lokacie, w całym turnieju będąc drugim. Przez następne dwa sezony Funaki był raczej w rozbracie z niemiecko-austriackim turniejem, w sezonie 9-5-9-6 zajmując 28 miejsce, a w sezonie 9-6-9-7 10 miejsce. Co innego jednak w jeszcze kolejnej kampanii. Mimo nierównej formy na początku sezonu Japończyk zdołał odpalić. Wygrał premierowe zawody w Oberstdorfie 29 grudnia 1997 roku, wyprzedzając swojego rodaka Hiroyo Saito oraz Fina Ari-Pekka Nikola. Sensacyjne czwarte miejsce zajął przykład Niemca znikąd, Michael Wagner. Po tym turnieju nie osiągnął żadnych sukcesów. W Garmisch również najlepszy okazał się Funaki, a na podium towarzyszyli mu drugi Masahiko Harada oraz trzeci Saito. Po dwóch konkursach bohater odcinka miał w klasyfikacji TCS-u przewagę 8,1 punktu nad plasującym się tuż za nim Hiroją. Jeśli chodzi o Innsbruck, to tam też najlepszy był Kazuyoshi, ponownie z wyraźną przewagą wygrywając. Tym razem poza Funakim na podium nie było żadnego Japończyka. Drugie miejsce zajął Sven Hannawald, a trzecie Jane Ahonen. Najbliższy konkurent japońskiego stylisty, czyli Saito, był dziesiąty. Praktycznie pewnym było, że Funaki wygra ten turniej. Jego przewaga nad drugim zawodnikiem po trzech konkursach wynosiła aż 36,8 punktu. Padało za to pytanie, czy Kazuyoshi Funaki będzie pierwszym zawodnikiem w historii, który wygra wszystkie cztery konkursy turnieju? Otóż nie tym razem. W Bischofshofen nie dał rady triumfować głównie przez zawalony skok w drugiej serii. Próby na 120 oraz 110,5 metra dały mu zaledwie ósme miejsce, analogicznie do finałowych zawodów turnieju 3 lata wcześniej. Konkurs wygrał Sven Hannawald, a drugi był też Niemiec, Hans-Jörg Jekle. Nie zmieniało to faktu, że Funaki tym razem okazał się zwycięzcą TCS-u, mając duży zapas 31,2 punktu nad Hannawaldem. Pech jednak chciał, że nie wygrał wszystkich czterech konkursów.
Podsumowując, Kazuyoshi Funaki miał pecha na przestrzeni lat w swojej bogatej karierze. We wspomnianym sezonie 97-98 był bardzo bliski zdobycia kryształowej kuli, ale zawrotne perturbacje z końcówki kalendarza pucharowego nie pozwoliły mu na to, bo to Primož Peterka okazał się najlepszym zawodnikiem tej kampanii. A co najważniejsze, Funakiemu nie wszystko w turniejach czterech skoczni układało się tak, jak należy. W swoim pierwszym występie był bardzo bliski wygrania cyklu, ale przeszkodził mu upadek w ostatnim skoku. 3 lata później wprawdzie triumfował, no ale mógł zrobić to w o wiele piękniejszy i historyczny sposób, wygrywając wszystkie 4 konkursy. Czas pokazał, że to właśnie zwycięzca Zbiszowshofen z 98 roku, czyli Sven Hannawald, stał się pierwszym, który dokonał tego wyczynu. To tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do śledzenia kanału Pod Narty, fanpage'a na Facebooku, profilu na Instagramie, Twitterze, zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, oraz zaznaczenia dzwoneczka. Peace!